Proszę Państwa, druk 517, ponownie projekt zarządu. Będzie to budziło oczywiście kontrowersje, ale taki zarząd przyjął stanowisko. Jak Państwo dostaliście ode mnie mailem, zarządzenie, które dostaliśmy, ja nie pamiętam, co jest zarządzeniem w tym momencie, ale generalnie mamy zarządzenie Pana Prezydenta. Mamy zdjąć 60 tysięcy z priorytetów, czyli podejmowaliśmy uchwałę o priorytetach na przyszły rok i mamy teraz 60 tysięcy mniej, aniżeli na wiosnę napowiedziano. Zarząd proponuje rezygnację z realizacji następujących zadań na łączną kwotę 50 tysięcy, to jest w paragrafie pierwszym. I uwaga, punkt 1, montaż ławek i całe zadanie Państwo widzicie. Krowodewska Biblioteka Publiczna, 3 filie tej biblioteki, zakup książek. Sfinansowanie kosztów ogrzewania dla potrzebujących pomocy mieszkańców dzielnicy Zwierzyniec i montaż urządzeń bezpieczeństwa, całe 20 tysięcy. To są całe zadania zdjęte, nie pomniejszane. Następnie zmniejsza się o 10 tysięcy wysokość rezerwy środków na zadania priorytetowe. Kwota po tej zmniejszeniu pozostaje 14 800. Uchwała podejmuje się, tak jak Państwo czytacie, w związku z zarządzeniem Pana Prezydenta. Powiem Państwu, zarząd nie chciał ciąć na przykład po 1000 zł na każdym zadaniu. Uznaliśmy, że to będzie, wtedy byśmy musieli wracać dokumentami znowu do tego, czy dane zadanie się zmieści w danej kwocie, czy nie i tak dalej. Dwa, wierzę z całego serca, że ta kwota w jakiejś formie będzie nam przywrócona, bo tak też się stało rok temu, aczkolwiek pewności nie ma. I od razu też mówię, oczywiście Rada zagłosuje za tym w przyszłości, zobowiązuje się, że z tej rezerwy, która pozostaje, gdyby nam nie podniesiono, to na pewno zarząd będzie wnioskował o to, żeby część tych zadań przywrócono z tej rezerwy, tych drobnych szczególnie. I takie jest nasze stanowisko. Proszę bardzo, uwagi, wnioski z Państwa strony. Krzysztof Kaczek, proszę. Jak zobaczyłem ten projekt uchwały, to na początku myślałem, że to jest walt, ale jak przyjrzałem, to zobaczymy, to jest oficjalny projekt uchwały. Wydaje mi się, że rezygnowanie z takich zadań typu montaż urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdzie tych zadań jest spory deficyt, czy rezygnowanie z dofinansowania kosztów ogrzewania dla potrzebujących. Dzwoniłem dzisiaj do MOPS-u i z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli zrezygnujemy z tego zadania, to te osoby nie dostaną tej pomocy. Rezygnowanie może z drobnych kwot, ale dla tych bibliotek istotnych zakupów, dla bibliotek, to po co utrzymywać te biblioteki, skoro tam nie ma książek, a te książki, które są bardzo stare i zużyte i naprawdę tam taki deficyt jest książek, że trzeba wreszcie poczynić jakieś zakupy, a od lat te biblioteki o to wnioskują i to się nie dzieje. Tak samo montaż ławek wydaje mi się ważnym zadaniem, dlatego chciałem zgłosić poprawkę. Rezygnuje się, moim zdaniem lepszym źródłem oszczędności będzie rezygnacja z zadania wymiana okien i remont sali gimnastycznej w zespole szkół nr 18 z myślą, że to zadanie można z zadań powierzonych sfinansować. Czyli chcę, żeby to zadanie było realizowane tylko ze środków będących w ramach zadań powierzonych, bo mamy nawet zadań powierzonych, jeżeli się nie mylę, to prawie 300 tysięcy, tam 270-260 tysięcy. I druga propozycja zmniejszenia to zmniejszenie kwoty przeznaczonej na zadanie redakcja gazety lokalnej, obsługa strony internetowej, obsługa fotograficzna imprez organizowanych przez dzielnicę, to żeby podkreślać, nie chcę zmniejszać na sam kurier, tylko na obsługę, bo wydaje mi się, że zarówno redaktor techniczny, czy osoba odpowiadająca za stronę internetową zdecydowanie za dużo pieniędzy zarabiają w stosunku do pracy, którą wykonają i w stosunku do ich zakresu obowiązków. I poprawka też w słowie tych mniejszych o to 5 tysięcy, to też jest niefajne, że o 7,5 tysięcy, czyli łącznie o 60 tysięcy złotych. To jest moja poprawka. Proszę o przekazanie. Poprawki, przepraszam, po kolei. Marcin, Pan Paweł, potem Łukasz. Ja mam takie pytanie, które tutaj zresztą podsumował mi Krzysztof, więc to, co tak powiem, pomysł nie jest mój, ale wydaje mi się bardzo słuszne. Czy my musimy tę decyzję podejmować dzisiaj? Bo tak. Wydaje mi się, że ta kwestia tak. wymaga... Ale odpowiada, tak. Jesteśmy zobligowani... No nie ma co dalej iść, jesteśmy zobligowani terminem. Druga rzecz to nie wydawała się w moim odczuciu najrozsądniejsza jednak ta propozycja, która tam między wierszami już podczas swoich ust, czyli zmniejszenie o jakieś tam kwoty części zadań, no bo wiadomo, że niektórych się prawdopodobnie nie da, no bo przykładowo... Bo oni to cięcie z kwoty nie ma, zawsze na kulturze oszczędzamy. Ale to na pewno się tam nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie Tak, no ale to Państwo nie przyjmujecie, halo. My powiedzieli cały czas Pana Marcina. Jeszcze dwie minuty dla mnie. No, pierwsze, które mi się nasuwa, to dlaczego kultura kosztem sportu? Nie my
wytniemy wszystko na książki, nie wytniemy nic na sport. Jeżeli chodzi o ławki, no to tutaj oczywiście aczkolwiek popieram i popierałem ten pomysł, żeby na bulwarze Rogła tam założyliśmy 2000, pojawiły się te ławki. Ale faktycznie jak miałbym wybierać między ławkami, a pomocą najbiedniejszych, to... Nie między ławkami, a na przykład między ławkami... Nie, ale ja mówię przy tym układzie nawet, ewentualnie ten montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego też mi się wydaje. Według mnie dużo lepszym pomysłem wydaje się zmniejszenie na poszczególnych zadaniach kwot na tych, na których... Prosimy o złożenie poprawki. Niż Paweł, jak to ja, tak, ja, proszę Państwa, też byłem zdziwiony, można lekko powiedzieć, propozycjami. Zadałem sobie trud i poszedłem dzisiaj do biblioteki na Fałata i na Tomorskiego z takim zapytaniem, jaki to będzie dla nich uszczerbek, te 3000 zł. I oni stwierdzili, że to jest 1/3, czy wręcz połowa tego, co oni kupują, to jest właśnie z Rady Dzielnicy mają pieniądze. Mało tego, na Fałata dowiedziałem się, że być może żadnych książek nie będą w stanie kupić, gdyż jeżeli nie dostaną w dodatku, nie dostaną od nas pieniędzy z dzielnicy, to nie będą mieli wymaganych kwot procentowych, żeby wystąpić do Ministerstwa Edukacji o środki finansowe, które by im pozwoliły zakupić książki, więc być może w ogóle nie będą w stanie w ogóle zrealizować tego zakupów w przyszłym roku. Więc tutaj moim zdaniem byśmy się trochę wyłożyli, żeby obciąć te środki. Ja proponuję tutaj w miejsce tych trzech zadań. Już poprawkę temu to może trzeba się poprawić. To samo, tak samo uważam, że tutaj już z tym ogrzewaniem dla potrzebujących, no to jest trochę przed zimą jeszcze jakiś ponury żart. Dobrze, to już proszę. Szymon powiedział, że jest deficyt tak zadań na to, żeby urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzisiaj jest gorzej, prawda, że inaczej rozumiem, mamy deficyt pomysłów na te zadania. Wydać kowanie tej kwoty w tym roku. Może być na 100%. Stoi i sobie wstawiamy też, chciałam zobaczyć. Dlatego właśnie między innymi podjęliśmy uchwałę na ten rok obecny o dostawianiu znaków. Ja nie mówię, że to nie jest konieczne, że to nie jest potrzebne zadanie. Tak, ale ono ewentualnie może być realizowane też w inny sposób w ramach przebudowy dróg. Także z budżetu infrastruktury, jeżeli były jakieś zadania, które trzeba było koniecznie wdrożyć. Ale w tej chwili nie ma w przyszłym roku stworzonej listy czy katalogu gigantycznej ilości pomysłów. No chyba, że Państwo mają, to bardzo proszę. Ale złożymy sobie właśnie, więc może mówmy o pomysłach. Więc dlatego to jest ewentualnie rozsądne, jeżeli mogę skończyć jeszcze. Więc te 20 tysięcy myślę, że wstępnie możemy tutaj poświęcić jak najbardziej na to, zwłaszcza, że jest szansa w tych pieniądze wrócą. Co do innych tak zadań, to też myślę, że ktoś manipuluje trochę faktami, bo powiedział, że biblioteki czekają od nas na zakup książek od nas, ale przecież co roku dostają od nas pieniądze. Ja nie mówię, że nie powinni dostawać także w tym roku, bo w przyszłym roku, ale to nie jest trafne stwierdzenie, że nie dostają od nas, bo dostają. Więc bardzo prosił jednak uważać na słowa, co się mówi. A jest jeszcze rezerwa. Myślę, że jeżeli tych pieniędzy szybko na miasto nie wróci, to należy z rezerwy właśnie na te najpilniejsze potrzeby. Między innymi biblioteki, być może nieco w ograniczonym zakresie, ale dać wtedy. W tej chwili ten projekt chyba jest optymalny. Mamy poprawkę. Tak, Piotrek, zapraszam. Tak, jest. Finansowania ogrzewania, to znaczy czy moc z własnych środków w jakiś sposób wspiera osoby potrzebujące. I czy mniej więcej jesteśmy w stanie określić 12-14 tysięcy, bo to są podobne kwoty między ich rodziną na przykład. Znaczy, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jakie jest wydatkowane nasz pieniądz, jeśli chodzi o ogrzewanie w mocie. Natomiast za to większy MOPS również przydziela zapomogi sami swoich środków. Dlatego naszą wyszedł z takiego założenia. Zatem ja nie ukrywam, przyznam się Państwu, że na zarządzie długo zastanawialiśmy się i z jednej strony rozumiem Państwa te zastrzeżenia i te wnioski bardzo dobrze, a z drugiej strony czasami sobie myślę, bo tak. Zarząd przyjął to ogrzewanie po to, żeby właśnie pokazać silno, że nie zgadzamy się na obcinanie środków, bo stracą również najbiedniejsi. Może jest to trochę przewrotna metoda, ale jednak nie podoba nam się takie odbieranie nam pieniędzy, szczególnie po tym, że wcześniej była informacja o takim innej kwocie. Tak jak powiedziałem, książki to jest. Książki, szanowni Państwo.
zachowanie przyszłości. Panowie radni, książki oczywiście to jest to, co powiedziałem. Wyobrażam, no nie da się tak. To, przepraszam bardzo, ale akurat nie odpowiadam osobom, tobie Paweł, który składasz poprawkę, no i nie słuchasz nawet co. Ale jeszcze nawet trzęs mi też te poprawki, więc nie. No bo nie muszę na razie, no. Bo na razie już to ja się zabieram głos. Ale no. Zabierasz głos w sprawie, której nawet nie. Ale ty nie wiesz, w jakiej sprawie zabieram głos, bo nie mówię o twojej poprawce. Tylko mówię o książkach, które cię zainteresowały. No. Chodzi o to, że właśnie powiedziałem, że ta rezerwa 14,80, jeśli nam nie podniesie się pieniędzy, to zdaniem zarządu właśnie pierwszą kolejnością to będziemy wnioskować o przywrócenie tych książek, jak i również części ławek, o których mówiłem, nawet z tobą o tym rozmawiałem. Pozostaje oczywiście nie do przywrócenia montaż urządzeń bezpieczeństwa. Z premedytacją nie zdjęliśmy z prostej przyczyny. Widzimy, jak w tym roku ciężko nam się wydaje na te urządzenia pieniądze, ile uchwał. Ile odrzuconych już naszych pomysłów. Może roczna przerwa nawet nam pomoże w tym, żeby zebrać listę porządnych urządzeń, a nie na szybko wymyślać i czasami wydawać dużo pieniędzy na... No to jak czasami mówicie niekonieczne rzeczy. A jeśli tak, no to się wypowiedziałem co do wszystkich tych pozycji. Oczywiście Państwo możecie składać poprawki, będziemy rozmawiać. Andrzej Hawranek, potem Krzysiek. Składam wniosek o zakończenie dyskusji. To ja, bo Krzysiek był przed tobą, przepraszam. Składam po Krzysztofie wniosek o zakończenie dyskusji. Proszę bardzo. To co do deficytu tych pomysłów, no ja pamiętam o już wnioskach o mieszkańców o instalację lustra, pamiętam o już pomysłach instalacji aktywnego, urządzeń aktywnego oznakowania, prawda, przejść dla pierwszych z tymi migającymi tymi światłami. Sama komisja się przeciwko temu zgadała, no błagam się. Komisja, ale nie znaczy ja. Druga ciekawa, to co dotyczyło tych pomysłów, bo właśnie nie bez nie wyjaśniłem, ale biblioteki nie otrzymały większych pieniędzy, no chodziło mi o większe pieniądze, bo jakieś te pieniądze otrzymują, nie chodziło o większe pieniądze. I to jest ta sprawa, moja poprawka oznacza, że jedynie przesuwamy zadanie remontu ze szkół na zadanie powierzone w szkołach, czyli de facto niczego nie edukujemy, a dostaje ileś tam zadań i jedynie zbieramy szkoły na to pieniądze na szkoły, ale szkoły i tak co szybko do pieniędzy uzyskują, bo też tych ramach zadań wielodziadowych jest pieniądze na budowę wojska, bo to jest tych zadań w szkołach jest bardzo dużo realizowanych też priorytetów, więc wydaje mi się, że od 30 do 400 tysięcy nie jest. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że ja, jeżeli oczywiście chcę do poprawki pana radnego, przechodzimy do poprawek. Ale fajnie by właśnie po to zrozumieć, bo ja właśnie nie jestem pewien, że to jest wniosek formalny, zakończę. Tak, już nie ma zadania, nie wniosek formalny. Przepraszam, przepraszam, za przypomnienie. Głosujemy wniosek formalny o zakończenie. Przerwanie dyskusji. A już wyszło. Nie trzeba tu głosu za ani przeciw po ostatniej, że tak powiem, interpretacji prawników. Kto z Państwa jest za przerwaniem dyskusji na temat tego projektu uchwały i tak dalej? Kto jest przeciw przerwaniu dyskusji? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Zaczynamy, tak, to przyznaczam. Czy ja rozumiem, że są dwie poprawki, tak? I pana Krzysztofa jest nawet dalej idąca, chyba? Właśnie pana są. To zasady są równorzędne, to znaczy obie. No tak. Właśnie ja bym chciał zrozumieć tą poprawkę Krzysztofa, bo jeżeli ona rzeczywiście jest zasadna, no to czy ja nie widzę tutaj po prostu mojej poprawki. Proszę Państwa, ja rozumiem te poprawki w taki sposób. Jeśli przyjmiemy poprawkę pana Kwarciaka, to jest przyjęta. Następnie do uchwały z tą poprawką głosujemy poprawkę pana Pawła Kajfasza, która z kolei wyrzuca jakby projekt uchwały. To jest całkiem inne zadanie. Bo jeżeli przyjmiemy poprawkę Krzyśka, to będzie z powierzonych, a nie z priorytetów. Ja to tam rozumiem, właśnie chcę wiedzieć, że to... Nie rozmawiamy tylko o priorytetach. Po tym powodzie, co będzie dla nas w tej sesji to zadanie wprowadzać. No ja bym wycofał, jakbym to wiedział, czy to rzeczywiście tak może być. Ja nie wiem, czy tam nie może być. Ja przepraszam bardzo, ale naprawdę, no, piszecie Państwo, no, nie wiem, no czytam, aczkolwiek Państwo wiecie głosować. Ja się nie podejmuję przeliczania teraz tego, co się zgodzi, co nie. Myślę, że jak Państwo przegłosujecie, to będziemy mieli bardzo dużo tutaj problemu, jak to wszystko rozpisać. Bo jeżeli ktoś zastępuje 9008, no to przepraszam. Ale następne zadanie się równoważy. Proszę bardzo, to czytać. Moje poprawki wszystko się równoważy. To w każdym razie, jeżeli jakieś wątpliwości, wszystko się zgadza i jest to formalnie poprawne. Już mówię o to. A umieścić tylko wycofnięcie, bo nie zgadza się.
Zdania będzie zdanie o brzmieniu takim. W miejsce tego zdania będzie. Ale ona rzeczywiście tak nie zrozumiała, czy to no tak, tylko, że czytanie, czy, tylko, że, tylko że w tym momencie. No, proszę cię czytać, to zobaczymy, czy inni zrozumieją. Panie przewodniczący, według mojej wiedzy jesteśmy w bloku głosowań w związku z powyższym. Ale chyba państwo musi wiedzieć. Odczytuje pan treść poprawki i głosujemy. No. Tak też rozumiem. Tak. Znaczy, ja pozwolę sobie na drobną dygresję, to potem niestety, ale tu musimy to napisać za czysto, bo zrozumiałem dla wszystkich. A jak napiszę inaczej, niż brzmi poprawka, to będę miał zarzut, że napisałem inaczej. To ja tylko dlatego o tym rozmawiam, nie dlatego, że... Pana Sala, nic się nie rezygnuje żadnych zadań, prawda? Nie zmniejsza się żadnej kwoty. Nie, 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 zbieram jedno. Dobrze, to już rozumiem. A tu się zmniejsza kwoty, zmniejsza kwoty. Zamiana zadań, po prostu zamiana zadań. Szanowni państwo, pierwsza poprawka autorstwa pana Krzysztofa Kwarciaka jest taka. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie. Czyli całkowicie pan Krzysztof proponuje zmianę paragrafu. Tak jest. Rezygnuje się z zadania zespołu szkół ogólnokształcących nr 18, wymiana okien i remont sali gimnastycznej na kwotę 48 tysięcy. I zmniejsza się kwotę przeznaczoną na zadanie redakcja gazety lokalnej, obsługa strony internetowej, obsługa fotograficzna imprez organizowanych przez dzielnicę do 5 tysięcy. Przepraszam, chciałbym tylko usłyszeć z ilu muszę to jeszcze. 9,5 tysiąca. Z 9,5 na 5. Tak proponuje pan Krzysztof. I paragraf 2 otrzymuje brzmienie, zmniejsza się rezerwę o 7,5 tysiąca, a nie o 10. O, w ten sposób. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa Krzysztofa Kwarciaka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni państwo, poprawka nie została przyjęta przez państwa. I teraz jest druga poprawka autorstwa pana Pawła Kajfasza. Czytam. W miejsce zadanie, montaż ławek, etc., kwota 7 tysięcy, wprowadza się zakup sprzętu sportowego dla KS Zwierzyniecki, również na 7 tysięcy. Punkt 2. W miejsce trzech zadań zakupu książek do trzech bibliotek na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, wprowadza się wsparcie funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie dzielnicy 7, 8 tysięcy. I punkt 3. Nie, no to chodzi o to, żeby wyrzucić to zadanie. Nie, wprowadza się wsparcie funkcjonowania ratownictwa medycznego. Ale nie, ale to się rezygnuje, bo zamienia te punkty. Dobrze, jak mówię. Zamienia się. Nie rezygnuje się, wprowadza się nowe zadanie, tak? Była uchwała lipcowa. Dlatego ja odpowiadam. Była uchwała lipcowa. Ja nie przewodniczący. Czytam dalej i głosujemy to, co... Proszę przeczytać poprawkę. Przegłosujemy kretynizm, to weźmy to, zostanie wyżej. Miejsce zadania finansowanie kosztów ogrzewania dla funkcjonariuszy. Żeby nie dali usłyszeć ludziom poprawki. Proszę się, wprowadza się współfinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego wraz z oprzyrządowaniem dla komisariatu policji nr 4 w kwocie 15 tysięcy. I tak brzmi ta poprawka. Przepraszam jeszcze, jeśli mogę powiedzieć o czytanie pierwszego zdania tej poprawki. W miejsce zadanie, montaż ławek, etc., kwota 7 tysięcy, wprowadza się zakup sprzętu sportowego na KS 9 tysięcy. Wycinamy.
nie, napisałeś wprowadza się, czyli dajesz nowe zadanie. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za poprawką autorstwa pana Pawła Kajbasza? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że poprawka nie została przyjęta. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Ja bym prosił o głosowanie imienne. Wniosek o głosowanie imienne. Proszę złożyć wniosek. Chcę, ale mamy głosować nad ogrzewaniem. Przepraszam, ale rozmawiam nie z panem. Ale co, a co się to? Ale proszę, ale bardzo proszę, bardzo proszę o wniosek, gdzie jest głosowanie. Niekulturalnie jest wracać się do dyskusji, gdy nie ma. Niekulturalnie jest wracać się do dyskusji, gdy nie ma. Niekulturalnie jest wracać się do ale w takim zespole tylu poprawek i tak. No przepraszam bardzo. Maciek, ale każdy głosował. Ale każdy głosował, no nie rozumiem teraz zarzutów, no. No państwo... A to była różna rozmowa z Częstym. Czy ja mogę powiedzieć coś? Może. 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 Wystarczyło złożyć tę prawdę. Ale składali linki, składali linki, no dobrze, no ale było przecież. Czyli to jest jeden punkt, a jest poprawka en bloc i radni nie mogą się nie zgodzić co do jednego punktu. Wielokrotnie o tym Państwu mówię, że czasami warto złożyć 3 poprawki zamiast jednej. Bo może być jeden punkt mądry, a dwa może dać się. Niech pan nie. Nie ma. Nie ma. Wniosek o głosowanie imienne. Proszę nie wprowadzać zamieszania. Szanowni Państwo, jest wniosek radnych o głosowanie imienne projektu uchwały druk nr 517. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Chodzi o druk 517. Pan Budziak Andrzej. Przeciw. Bułat Paweł. Za. Dziura Bartkiewicz-Jar. Za. Filipiak Łukasz. Za. Szczęsny Filipiak. Za. Garzeł Marzena. Za. Golonka Marek. Za. Hablanek Andrzej. Za. Jakubowski Krzysztof. Służysz. Kajfasz Paweł. Przeciw. Kapusta Marcin. Przeciw. Kowalski Paweł. Przeciw. Kwarciak Krzysztof. Przeciw. Mardyła Magdalena. Wstrzymuje się. Markowski Jakub. Wstrzymuje się. Milej Jerzy. Wstrzymuje się. Szkola Marek. Wstrzymuje się. Tumilajski Gawryk. Cisło Ewa. Nieważne. Ludzie, co to się samotywują? Nie dostają ludzie. Lepiej radiowo służy, nie? Jadą do tych, co potrzebują ogrzewania i spałują. Książki już będą. Książki będą. Nie uważam na zimę, to chyba to zatrudnienie będzie. Ale to na przyszłość. Zimy nie będzie przyszłego. Ale nie, ale nie będzie zimy, tak? Ale policji będziecie poradniowo zimą. To jest niedobry znak dla mieszkańców. Szanowni Państwo, 7 głosów za, 6 przeciw, 6 wstrzymujących, uchwała została przyjęta. Taka sama kwota. A skąd jeszcze mógł stota na ogrzewanie kamienia? Na pensję na przykład. Proszę Państwa, idziemy dalej.